Jest w Lechu Poznań piłkarz, który o Nome Kalju jest w stanie powiedzieć dużo więcej niż można wyczytać w gazetach. To Finn Kasper Hamalainen, który będąc w przeszłości zawodnikiem TPS Turku, miał okazję kilkukrotnie zmierzyć się z estońską drużyną. To było wiele lat temu, więc nie ma wątpliwości, że zespół się zmienił. Oglądaliśmy ich poprzednie mecze w eliminacjach do Ligi Europejskiej. Chodzi o mecz z Framem Reykjavik. Całkiem dobrze znam ich silne strony. To świetna grupa z wieloma doświadczonymi zawodnikami. Grali w Lidze Europejskiej i w ogóle w europejskich pucharach wiele razy. To dobry zespół, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Lech jest doskonale przygotowany do sezonu, na pewno lepiej niż rok temu, kiedy piłkarze Kolejorza prześladowały kontuzje. Hamalainen nie ma wątpliwości, że atmosfera w drużynie jest bardzo dobra. Lechici są głodni zwycięstw. Duch w drużynie jest bardzo dobry. Zawsze tak było od początku mojej przygody z Lechem. Jeżeli porównamy ten rok z poprzednim, to myślę, że teraz jesteśmy lepiej przygotowani do sezonu niż wtedy. Mamy w zasadzie ten sam zespół. Mieliśmy bardzo dobry obóz przygotowawczy, solidnie pracowaliśmy na treningach. W tym momencie wyglądamy lepiej niż rok temu. Cały czas nie wiemy, w jakiej roli Finn wystąpi w meczu z Nome Kalju. Na co dzień występuje bowiem jako ofensywny pomocnik, ale w związku z kontuzją Łukasza Teodorczyka trener testował ostatnio ustawienie z Hamalainenem w ataku.